Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu we wtorek, czas na kolejne podsumowanie sesji. Zerkniemy sobie co ciekawego dziś na topowych indeksach zagranicznych, co się dzieje na rynku krypto i dokonamy podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to na pewno warto pozostać. Rozpoczniemy tradycyjnie od skrótu informacji prosto z bankiera, które dla Ciebie przygotowałem. Jak również masz jakieś ciekawostki, to fajnie będzie, jak podrzuci się nam w komentarzu. Dziękuję za wszelkie zgłoszenia, spółek, które dodajemy do listy, tak żeby je monitorować na wybrany okres czasu. Również o uzasadnieniach, jak i również przypominam o możliwości brania udziału w naszym głosowaniu na karcie Społeczność, aby współdecydować o tym, jaki przegląd w najbliższy weekend sobie zobaczymy. A teraz już przychodzę do skrótu informacji, startujmy. Załamanie sprzedaży Evergrande. Władze każą gigantowi wyburzyć budynki w prestiżowej lokalizacji. Przez ponad dwa miesiące Evergrande Group do niedawna drugi największy deweloper w Chinach. Zakontraktował sprzedaż nieruchomości za zaledwie 700 milionów yuanów, o 99% mniej niż przed rokiem. Ponadto władze nakazały spółce wyburzenie 39 budynków na wyspie Hainan. Żaden deweloper nie zaliczył jednak w ostatnich miesiącach roku tak gwałtownego załamania jak Evergrande Group. Przez ponad dwa miesiące deweloper zakontaktował sprzedaż zaledwie 73 tysięcy m2 wobec ponad 10 milionów m2 w analogicznym okresie 2020 roku. Umowę opiewały na raptem 700 milionów juanów, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 90 miliardów juanów. Cały ubiegły rok Evergrande Group zamknęła wynikiem 443 miliardy yuanów o niemal 40% niższym niż rok 2020. Pierwszy od ponad dekady spadek zepchnął giganta z pozycji wicelidera chińskiego rynku na piąte miejsce w zestawieniu największych deweloperów za murem. Ciekawa sytuacja. Na tym złe się nie kończą. Evergrande otrzymała od władz nakaz wyburzenia 39 budynków. Tak więc sytuacja cały czas, jak widzimy wokół Evergrande, jest dosyć rozwojowa. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Jeśli Rosja zdecyduje się na agresję wobec Ukrainy, jesteśmy gotowi do zdecydowanej reakcji. Obecna sytuacja jest zagrożeniem dla stabilności i bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale także regionu, mówił w rozmowie z PAP szef unijnej dyplomacji. Pociągnijmy temat dalej, popatrzmy na to. Sekretarz Generalny NATO zwołał na 12 stycznia posiedzenie Rady NATO-Rosja. Poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na anonimowego urzędnika sojuszu. Każdy dialog z Rosją musiałby przebiegać na zasadzie wzajemności, odpowiadać na obawy NATO dotyczące działań Rosji i odbywać się w porozumieniu z europejskimi partnerami NATO, powiedział cytowany urzędnik, odnosząc się do kryzysu na Ukrainie. No i popatrzmy, co u nas się dzieje. Patrioty dotrą do Polski w 2022 roku, w tym roku nad Wisłę dojadą. Zestawy obrony przeciwrakietowej. Prawdopodobnie doczekamy się też pierwszych czołgów. Abrams, kolejnej partii zmodernizowanych Leopardów i kilku ważnych umów na uzbrojenie, podaje we wtorek dziennik Gazeta Prawna. Oczywiście pamiętajmy, że wszelkie konflikty zbrojne bardzo mocno wpływają na rynek i oczywiście, oby do nich nigdy nie dochodziło. Lećmy dalej. Ropa WSA zyskuje przed posiedzeniem w sprawie polityki podażowej OPEC. Ropa WSA zyskuje przed posiedzeniem. Producentów z OPEC, Plus w sprawie polityki podażowej. Na rynkach oczekuje się, że sojusz dostawców ropy zgodzi się na wzrost produkcji w lutym o 400 tysięcy baryłek dziennie. Informują maklerzy, popatrzmy dalej, co się dzieje. Ceny miedźni w Londynie mocno spadają, są obawy o omikron i mocny kurs dolara. Miecz na giełdzie metali w Londynie tanieje wraz z innymi metalami przemysłowymi w reakcji na obawy, że rozprzestrzenianie się wariantu szkodnika omikronu może negatywnie wpłynąć na perspektywy popytu. Na dodatek rośnie kurs dolara, a to zniechęca inwestorów do lokowania funduszy w surowce wyceniane w tej walucie. Mieć na londyńskim parkiecie w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 1,3% po 9598 dolarów za tonę. Lećmy dalej. Wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność, co według zapowiedzi rządu miałby nastąpić od lutego, obniży wskaźnik CPI w Polsce o 0,8 punktu procentowego, oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Popatrzmy dalej. PSM. Elektrownie powinny jak najszybciej odbudowywać zapasy węgla. Dłuższe okresy niskich temperatur mogą powodować trudności ze zbilansowaniem systemu elektroenergetycznego. Dlatego elektrownie powinny jak najszybciej odbudowywać zapasy węgla kamiennego, by zapewnić pełne, nieprzerwane możliwości produkcji energii przez resztę zimy, wskazują przedstawiciele PSM. Zaznaczają przy tym, iż warunki pogodowe sprawiają, że w ciągu najbliższych dni nie powinny wystąpić problemy bilansowe. We wtorek rano związkowcy z polskiej grupy górniczej rozpoczęli blokadę wysyłki węgla z kopalń spółki do elektrowni. Akcja ma potrwać dwie doby. Lećmy dalej. Prace nad cyfrowym złotym. Włączone do zadań Departamentu Systemu Płatniczego NBP. No popatrzmy, dzieje się. Do podstawowych zadań Departamentu Systemu Płatniczego NBP włączono prowadzenie pracy w zakresie cyfrowego pieniądza Banku Centralnego CBDC. Wynika z opisu zadań Departamentu na stronie internetowej NBP. Wcześniej opis zadań tego Departamentu nie zawierał odniesień do CBDC. Tak więc zmierz gotówki coraz bliższy. Lećmy dalej. Średnia cena benzyny w 2021 roku wyniosła 5,44%. Za litr wobec 441 za litr w 2020 roku. To była Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Średnia cena oleju napędowego wyniosła 5,35 za litr wobec 4,43 za litr w 2020 roku. Marża na sprzedaży benzyny 95 w 2021 roku spadła w Polsce o 30,5% wobec średniej marży z 2020 roku i wyniosła 14 groszy na litrze. Podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, a średnia marża na sprzedaży oleju napędowego spadła o 66,3% i wyniosła 7 groszy. Lećmy sobie dalej. W 2021 roku zarejestrowano w Polsce ponad 446 tysięcy aut osobowych, w tym ma być 485 tysięcy. Dane centralnej ewidencji pojazdów i kierowców wskazują, że w całym 2021 roku zarejestrowano w Polsce 446 680 samochodów osobowych o 4,27% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Poinformował we wtorek Instytut Samar. Prognozuje, że w bieżącym roku będzie ich 485 tysięcy. Lećmy dalej. Obroty na, akcjami na GPW w grudniu spadły o 31,3% rok do roku. Popatrzmy na szczegóły. Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW spadła w grudniu 2021 roku o 31,3% rok do roku do 24,2 miliarda złotych. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zmniejszyła się w tym czasie o 34,3% do 22,7 miliarda złotych. Średnia... Dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,78 milionów, o 37,4% mniej niż rok wcześniej. Na rynku New Connect w grudniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 65,7% rok do roku do poziomu 404,8 mln. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku New Connect spadła o 68% rok do roku i wyniosła 372,9 miliona złotych. Ciekawe, popatrzmy na to jeszcze, kto jest liderem. Bank of America w całym 2021 roku był liderem obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW. Na drugim miejscu znalazło się biuro maklerskie PKO podała GPW na stronie internetowej. Tak więc widzimy, kto trzęsie naszym parkietem. Udział Bank of America w obrotach na rynku akcji w 2021 roku wyniósł 12,46%, a biura makerskiego PKO BP 9,75%. Trzecie miejsce w zestawieniu najbardziej aktywnych brokerów na rynku transakcji sesyjnych akcjami zajął w zeszłym roku Morgan z wynikiem 7,67%, a czwarte JP Morgan 6,2%. Na piątym miejscu z udziałem na poziomie 6,14% znalazł się Goldman. Sunday Energy, dostawca rozwiązań na rynku OZE, złożył dokument informacyjny na GPW i wiosną spodziewa się debiutu na rynku New Connect. Sunday Energy po trzech kwartałach 2021 roku miał 12,7 miliona przychodów ze sprzedaży i 90 miliona zysku netto i oczekuje dalszych wzrostów wyników finansowych w 2022 roku. Grupa Dom Development w 2021 roku sprzedała 4066 lokali netto, co oznacza wzrost rok do roku o 8%. W samym czwartym kwartale grupa sprzedała 1094 lokale i przekazała klientom 811 lokali. Grupa Witchen szacuje, że w okresie październik-grudzień 2021 roku miała 105,1 miliona przychodów, czyli więcej o 38% rok do roku. W całym 2021 roku przychody grupy szacowane są na ponad 276 milionów, co oznacza wzrost o 31%. No, gratulujemy, popatrzmy co się dzieje dalej. Team. Szacuje przychody ze sprzedaży towarów w 2021 roku na około 1,257 mln, co oznacza wzrost w stosunku do 2020 roku o 34,3%, również pięknie. Przychody spółki ze sprzedaży towarów e-commerce po 12 miesiącach 2021 roku wyniosły ponad 887 milionów, czyli wzrost rok do roku o 36,5% i stanowiło około 70,6% całej sprzedaży. W analogicznym okresie 2020 roku udziały przychodów ze sprzedaży Towarów e-commerce wynosiły około 69,5%. Team szacuje przychody w grudniu 2021 roku na 100 ponad 7 milionów, o 41,1% więcej niż w grudniu 2020 roku, przy czym kanał e-commerce wygenerował 75 milionów o 48,9% więcej rok do roku. Zajdźmy dalej. Dino Polska otworzyło w 2021 roku 343 nowe sklepy, wobec 255 rok wcześniej. Na koniec 2021 roku sieć liczyła 1815 sklepów. No i popatrzmy na kolejną informację. Cyberpunk najlepszą fabularną grą roku. Sukces Big Cheese ciągnie kurs do góry. Tym razem to społeczność skupiona wokół platformy Steam wybrała najlepsze gry roku. Wśród zwycięzców znalazły się dwie polskie gry których producenci i wydawcy są notowani na rynku głównym GPW. Najlepszą produkcją w kategorii gra ze znakomitą fabułą został według społeczności Cyberpunk 2077. Trzyma w napięciu jak telenowela i jest tak dopracowana jak scenariusz wysokobudżetowego serialu. Tej grze należą się brawa za to, że dzięki niej coś odczuwamy napisano w podsumowaniu wyróżnienia. Bez wątpienia obok produkcji CD Projektu nie można przejść obojętnie. Mimo fal startu z premierowym wydaniem zwłaszcza na konsolę, gra w ciągu roku uległa znaczącej poprawie i dzięki temu zbiera coraz lepsze recenzje. Gracze przekonują się do produkcji, o czym świadczy ponad 11 tysięcy recenzji użytkowników napisanych tylko w ostatnim miesiącu, z których 74% ocenia grę pozytywnie. Więc ciekawie. No i potem jeszcze mamy jedną nagrodę. Popatrzmy. Drugim polskim laureatem jest Cooking Simulator VR, wyprodukowany przez studio Game Boom VR, a wydany przez debutującego w grudniu na GPW Big C Studio oraz ich większościowego udziałowca grupę Playway. Ta gra ulepsza rzeczywistość, wykorzystując medium, jakim jest VR, i popycha granice wirtualnego świata. Podkreślono w komentarzu do nagrody. Tak więc gratulujemy. Tych nagród. My oczywiście trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. A na deserek mamy oczywiście informację dnia, na którą czekaliśmy, czyli decyzję RPP odnośnie podwyżki stóp procentowych, która jak widzimy stała się faktem po raz kolejny. Na styczniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej ponownie podwyższyła stopy procentowe. Skala podwyżki wpisała się w oczekiwania większości ekonomistów. Decyzją RPP na pierwszym w tym roku posiedzeniu dokonano podwyższenia referencyjnej stopy procentowej z 1,75% do 2,25%. Podobnej zmianie uległy także inne stopy procentowe NBP. Teraz kształtować będą się następująco. Stopa referencyjna 2,25% w skali rocznej, poprzednio 1,75%. Topa lombardowa 2,75% w skali rocznej, poprzednio 2,25%. Topa depozytowa. 1,75%, poprzednio 1,25%. Stopa redyskonta weksli, 2,3%, poprzednio 1,8%. I stopa dyskontowa weksli, 2,35% w skali rocznej, poprzednio 1,85%. To już czwarta z rzędu podwyżka 100% w Polsce. pierwszej. Do 0,5% dosyć nieoczekiwanie. Rada dokonała w październiku. Była to pierwsza podwyżka od 9 lat oraz zerwanie z najniższymi w historii stopami procentowymi, które w trakcie pandemii sprowadzono do 1,1%. Do drugiej z 0,5% do 1,25% doszło w listopadzie, gdy RPP zaskoczyła rynek skalą działania. W grudniu decyzja była już zgodna z oczekiwaniami rynku. Wzrost stop referencyjny NBP do 2,25% oznacza, że jest ona obecnie najwyższa od początku października 2014 roku, gdy obniżono ją jeszcze za poprzedniej kadencji rady z 2,5% do 2%. Tak więc sytuacja jest naprawdę dosyć ciekawa. Zobaczymy również, jak to wpłynie na wysokość wszelkich rad. Tak więc ci wszyscy, którzy mają zobowiązania kredyty, no na pewno dosyć znacząco to odczują. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej decyzji. Startujemy z podsumowaniem. Rozpoczynamy od rynku kryptowalut. Tutaj na indeksie strachu i chciwości mamy strach na poziomie 23 na jednym. Na drugim mamy chciwość na poziomie 66. Jeżeli chodzi o obecną dziesiątkę, popatrzmy. Bitcoin w tym momencie delikatnie nam tutaj rośnie o 7,4%, Jedna sztuka kosztuje 47 136 dolarów. Ethereum do góry prawie 2%. 3862 dolarów kosztuje jedna sztuka. Binance Coin cofa o 2%. Jedna sztuka kosztuje 517 dolarów. Jest to token giełdy Binance tej topowej, najlepszy na świecie, do której Link podlinkowuje na głównym kaflu kanału w tym miejscu. Tutaj można sobie kliknąć i właśnie rozpocząć przygodę z tą największą, topową giełdą. Obróć dwie podstawowe giełdy, które dają możliwość zakupu swoich pierwszych kryptowalut za złotówki. Pozostałe dostępne są w opisie. A ja przechodzę dalej i popatrzmy sobie na największe zmiany. W dniu dzisiejszym widzimy, że Revencoin dzisiaj rośnie o 23%, ICP o 20%, potem CELO 16%, 14%, NIR Protocol, no coś tutaj zaczyna się dziać, mamy, jak widzimy, dwucyfrowe wzrosty, jeżeli chodzi o największe spadki, Year Finance dzisiaj cofa o 6,3%, Luna cofa o 4%, XDC 3,95%, ale jak widzimy, nie ma tutaj jakiejś gwałtowności w spadku, tak więc rynek cały czas obserwuje i czeka, i bacznie śledzi ruchy Bitcoina. Jeżeli chodzi o Hero, widzimy tutaj delikatną korektę 5%, widzimy obroty w tym momencie 11,5 miliona dolarów w ciągu ostatniej doby. I przejdźmy na rynki zagraniczne, zobaczmy na jakie informacje czekamy, jeżeli chodzi o kolejny dzień. Widzimy, że jutro z rynku amerykańskiego będzie zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP, potem będzie mieć zapasy ropy naftowej, o proszę i o 20.00 będziemy mieć protokół z posiedzenia FONC czyli jednym słowem może się dziać, o 20 Jak ktoś rozgrywa rynek, to na pewno o tej porze warto być. Popatrzmy na indeks strachu, tutaj mamy chciwość poziom 68, jeżeli chodzi o S&P 500, to widzimy, że mamy część sektorów, która dzisiaj zalała się czerwienią i to dosyć znacząco, na przykład Adobe dzisiaj traci 3%, Nvidia traci 4%, AMD traci 4%, na przykład Amazon cofa o 1,4%, Tesla o 2,9%, ale popatrzmy, mamy też większość sektorów, która jednak i tak i tak jest dzisiaj w zieleni, zaraz zobaczymy sobie na indeks, na przykład popatrzmy, JP Morgan dzisiaj 3, 90 Bank of America 4,46% na plusie, tak więc widzimy, o, za to PayPal traci 2,3%, ale pozostałe bardzo ciekawie to wygląda. Tak więc zobaczmy, co się, o, popatrzmy: Pfizer traci 4%. no, Jeżeli chodzi o świat, no dzisiaj, Chinek, chiński rynek też się tutaj dosyć mocno czerwienią zalał: zalał Baba 3% na minusie, pozostałe też, o kurcze, popatrzmy: 9% nawet, bajdu 3,29% na minusie. Izrael również tutaj widzimy, że co po niektóre spółki spadają dosyć mocno. Za to w Wielkiej Brytanii dzisiaj pozytywnie, Irlandia również, kanadyjski rynek, również względny spokój, Brazylia, spokój, Meksyk również. I pozostałe, tak jak widzisz, popatrzmy na te topowe indeksy. Ropa w tym momencie rośnie 79,83 za baryłkę daksik cały czas ciśnie do góry, tak więc najprawdopodobniej chcą w najbliższym okresie zmierzyć się z tymi poprzednimi historycznymi szczytami. 16 punktów w tym momencie, S&P 500 widzimy cofa tutaj, 4779 punktów, Nasdaq bardzo mocno obrywa, tak więc no coś ewidentnie zaczyna się dziać. 16197 punktów, potem Dow Jones, mamy historyczne nowe szczyty, 36 707 punktów, Russell, korekta, 2256 punktów, Srebro dzisiaj do przodu Rośnie 22,99 centów za uncję. Złoto też do góry 1813 dolarów za uncję. Frank do złotówki rośnie 4,41 funcik. Rośnie 5,46 euro. 4,56 no i tutaj mamy spadek. Jeżeli chodzi o dolara delikatna korekta 4,03. Tak to wygląda. Zerknijmy co dzieje się dalej. Zanim do tego przejdę to przypominam, że na karcie społeczność wróciły oczywiście ankiety. Tak więc tutaj Cię serdecznie zapraszam, żebyś oddał swój głos. Jedna dotyczy tego... Co właśnie całkiem niedawno się wydarzyło, czyli oczywiście stopy procentowe poszły w górę. Jak to oceniasz? Tak więc pozytywnie, mamy jak na razie 47 oddanych głosów, 57% głosujących, negatywnie 15%, no i ma to gdzieś 28% głosujących. I jeżeli chodzi o przegląd, jaki zobaczymy w najbliższą sobotę, popatrzmy, mamy 198 oddanych głosów. Dziękuję za aktywność wszystkim, którzy weszli tutaj i oddali swój głos. Gaming na razie zwycięża z wynikiem 39% oddanych głosów. Potem mamy OZE 19, spółki. ZWIG20, MWIG40 czy 80 Dzisiaj również w przeglądzie sektorowym z samego rana o 7 to nagranie się pojawiło. Mieliśmy sporą ilość spółek właśnie z gamingu, tak więc tam cię również serdecznie zapraszam. I wracamy na nasze zestawienia. Jeżeli chodzi o GPW, bo rozpoczynamy już podsumowanie naszej sesji, to są pierwsze listy, na które możesz mieć również wpływ, tak więc zachęcam do y, również wrzucania w komentarz gdzieś swoich tutaj spółek, uzasadnienia oraz podania na no jak długo będziemy je obserwować. Mamy do wyboru miesiąc, pół roku bądź też rok, tak więc te zgłoszenia Oczywiście również tutaj mam nadzieję, że wszystkie ująłem. 8L1 zgłasza nam na 6 miesięcy onde, tak więc to oczywiście dorzucam uzasadnienie, można sobie na spokojnie przeczytać, jeżeli nam dorzuca na 6 miesięcy protektor, ma coraz lepsze wyniki. Jak widzimy, potem Robson nam dorzuca z SVIK80 action. Tak więc są no chyba doskonale wszystkim znana spółka, tak więc dzięki również za uzasadnienie. Potem Johnny Boy nam dorzuca Alumetal na 6 miesięcy i Marcin dorzuca nam tutaj intraout. No chyba tej spółki, jak oglądasz mój kanał, to doskonale wiesz, co to za spółka. Oczywiście z Ozej wypłaca tłuste dywidendy, no to chyba wszyscy doskonale o tym wiedzą, Azbis jak widzimy jest dorzucony Krec, jest dorzucony oraz oczywiście LOTOS, jak wyjdzie fuzja z Orlenem, tak więc wszystkim zgłaszającym dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie i również zapraszam do tego, żeby zgłaszać swoje spółki i będziemy je bacznie obserwować w tych horyzontach właśnie czasu. Jeżeli chodzi o te roczne, popatrzmy tutaj, co się wydarzyło. Dzisiaj MT Energia zyskuje 15,9%, Polimex 4,74%, LOTOS 3,75%, intraut 2,40%, w korekcie Krec traci 2%, Asbis 1,40%, PZU oraz Rafaku na delikatnych minusach, liderem obrotu w tym Zostawieniem jest Orlan 62 miliony. Jeżeli chodzi o spółki na pół roku, tutaj widzimy, że on zyskuje najmocniej 9,2%, Lotos 3,75. W korekcie mamy X, XTB. 2,3%. Liderem obrotu w tym zestawieniu jest LOTOS 20 milionów. Jeżeli chodzi o spółki produkcyjne, popatrzmy, dzisiaj Cambridge zyskuje 26%, MilkPol 17, 15 czanków. Jeżeli chodzi o największe spadki, MWS traci 6,5%, a Formas 4%. Liderem obrotu jest Haptek 868 tysięcy, a Formas 235 tysięcy. Na WigTechu naszym odchudzonym, XTPL eksplodowało dzisiaj bardzo pozytywna sesja, 28%. Obroty też widzę, że mocno wzrosły, tak więc gratuluję, kto się załapał. Signity 5%, Talex 4.76. Liderzy spadku to DataWalk 5% w dół, Brand 4.7 czy Grupa 4.26. Liderem obrotu jest Orange 14710, cyfrowy Polsat. Jeżeli chodzi o debiutantów naszych ostatnich z grudnia, widzimy, że grupa pracy dzisiaj zyskuje 1,9%. STS Holding traci procent, Render prawie 2%, a Iron Wolf traci 6,7%. Na spółkach dywidendowych, których jak na razie ma, widzimy, mamy 4% 2% Atlanta na Pusie, prawie 2% Patros Synnecting traci 17%, setnych, a Kerel 7,0%. Przypominam, że na jakim Com. Tutaj bezpośrednio tę listę dla ciebie będę update'ował i właśnie już widzimy, że Synectric mamy dodany, Tak więc, jakbyś ewentualnie widział jakieś spółki, które już opublikowały jakieś informacje o dywidendzie, a ja tego nie zdążyłem wyłapać, to również podrzuć w komentarzu, na pewno to update'uje. Jest ona ogólno dostępna dla wszystkich, tak żeby można było sobie gdzieś tutaj na bieżąco to po prostu weryfikować. No i popatrzmy, wracamy teraz na kolejne zestawienie. Zaczynamy od spółek energetycznych. Tutaj widzimy, że Foton zyskuje 7,7%, CES 2,7%. W krekcie tylko trzy spółki: jest to Zepak, Enea i Tauron, Tena traci 1,4%, a Tauron traci 2 i 0,7. Liderem obrotu jest PGE 15 milionów, 11 Tauron czy też 200 Enea. Jeżeli chodzi o turystykę, tutaj Elkop zyskuje 2,4% na plusie. Liderem wzrostów jest Interferi 15 na plusie. Jak widzimy, nie mamy żadnej spółki, która byłaby w korekcie. Rainbow dzisiaj również rośnie o 3%. Odzieżówka. Tutaj Prima Moda zblokowana, to trzeba zweryfikować. 7%, Plantware 6% do góry, Sanwil 4% do góry, LPP 2,92 na największym obrocie, 35 milionów do góry. W korekcie za to mamy dzisiaj Solar, który traci 4,2 czy Hurtimex 3%? Liderem obrotu oprócz LPP jest również CCC 8700 czy 6700 Pepko. Lecimy z gastronomią. Tutaj IBC Polska odbije aż 22% do góry. Amrest 2,8% do góry i 2 miliony obrotu. Jeżeli chodzi o korekty, jest to MEX Polska na skromnym obrocie 82%. Setne. Jeżeli chodzi o WIK Ukrainy nie mamy żadnych spółek, które są dzisiaj na plusie. Ciekawe. AM Company bez zmian. A potem najmocniej przecenia się Cool ENERGY, traci 13,4%. Ależ tam są jazdy. A STARTA 4,45 na minusie, a GROTON 2,98. Liderem obrotu jest Kernel 4800 czy 2,900 Cool ENERGY. Jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, będzie to oczywiście będą to pogromcy. Tutaj SCPFL 6,8 na plusie, MEDA 5,16% czy INOGIN 5%, a w korekcie dzisiaj traci Biometru Lubin najmocniej 4,25%, BIRD 3,12%. Liderem obrotu jest Babion 5,900. Widzimy, że walka dzisiaj podaży z popytem nikt nie zwyciężył bez zmian, podobnie na Neuce i Biometru Lubin drugi wynik pod względem obrotu, 2,200. Lecimy z budownictwem, tutaj MD Energia zyskuje 10,8%, Lentex 8,14%, a Panowa 7%. W korekcie za to mamy Enap 5%, trakcja 4,9%, a Mostar PLC traci 3,35%. Liderem obrotu jest Polimex 3,200, Bańka 800, Budimex. Jeżeli chodzi o wik nieruchomości, w 5% na plusie, CP Grupa 4,6%, Toverin 4,27%, liderzy spadku to Develia 1,6%, Dom Development 1,47%. Liderem obrotu jest Dom Development development, bańka 800, dewelia bańka 200. Lećmy dalej, jeżeli chodzi o gaming. Dzisiaj VR faktory zyskuje 29%, jakieś kosmiczne wzrosty. Anim Games 16,99, Moonlight 16,75, Polly 15%. Dzisiaj również update'owałem moją listę na nasze kolejne spotkanie. Już mam 81 spółek na tej liście, jeżeli chodzi o gaming na naszym parkiecie, więc to naprawdę jest przepotężna ilość. Jak widzimy potem, już tak wesoło nie jest właśnie z tej przepotężnej ilości, tak więc widzimy, że to są na razie po Jedyncze wystrzały pojedynczych spółek. Największe dzisiaj zejście PB Games ponad 22% spadku. Falcon 7%, Redzik 7%, Iron Wolf 6%. Liderem obrotu jest CD Projekt, który dzisiaj cofa o 1%, 102 miliony na obrocie. TS Games 17 milionów 2,5. Creepy Jar 11 bit banka 700 banka 300, Playway czy far 51 bańkę 100. Tam indeks traci 24 setne 23 095 punktów. To jest wynik. Popatrzmy jeszcze na shorty, czy coś się zmieniło w tym zestawieniu, czy też nie. Widzimy, że cały czas w rejestrze krótkiej sprzedaży mamy 5 shortów dużych na CD projekcie oraz Play to Chill, wracamy i popatrzmy jak banki czy cieszą się, że z wzrostów stuprocentowych, czy też nie widzimy, że Getty Nobel dzisiaj 4% do góry BNP 4%, Santander 2,3%, pkbp 30 186 w korekcie, tylko dwa banki, jest to Millennium 6 i M bank 1,30 liderem obrotu jest PKBP 147 milionów PK 127 milionów, to już są naprawdę znaczące obroty, jeżeli chodzi o te banki, jak widzimy to Siła tutaj popytu no, przy takich wzrostach to samo możesz o, to ocenić. Jestem ciekawy tego, co napiszesz w komentarzu. Możesz dać znać, jak oceniasz takie, można powiedzieć, mizerne odbicia przy tak potężnych obrotach no właśnie na tych kluczowych dla nas bankach. Jeżeli chodzi o sam indeks, 8910 punktów, 1,12 na plusie. Oze, popatrzmy tutaj, bo zaczęło się coś dziać na Oze. Widzimy, że fotowolt odbija 28% do góry, 0 dB, 24, Noawiś 24, 20, Columbus Cyro 17, 15, MT Energia, MT Energia 10, 10 Sanex, czyli jedna z mocniej zdobanych branż roku. 2021, czyżby znów zaczęło się na niej coś dziać ciekawego? No zobaczymy. Jeżeli chodzi o największe spadki, Termo traci 5%, Sandragon 5%, liderem obrotu jest Kolumbus 4 banieczki, no i Columbus się też przebudził dosyć znacząco, bo już dawno nie widzieliśmy raz takich obrotów na Columbusie, a dwa takich wzrostów. Ondę 3600 na obrocie, bańka 300 na Grodnie. Lećmy dalej, co ciekawego dzieje się na w pozostałych zestawieniach indeksy tutaj New Connect też jakieś odrodzenie przeżywa 3,27 na plusie, dawno już nie widzieliśmy takich wzrostów. Innowator dzisiaj 2,18 na plusie. Górnictwo 2%, chemia 1,95 z głównych indeksów. Pierwszy SWIG 80, 86 setnych na plusie, wynik to 20 ,539 punktów. Potem EWIG 40, mamy 19 setnych na plusie, wynik 5393 punkty I największe dzisiaj spadki, największe zejścia korekcyjne to WIG Ukraina 1,95, Media 1,36. Jak widzimy sam WIG. Gdzie jest cv 20 Mamy na plusie go chociaż? Czy nie? gdzieś mi się tutaj ukrył wig 20 na plusie 62 setne, 2300 punktów. Tak więc ładny wynik. Popatrzmy sobie na szczegóły. Jeżeli chodzi o WIG 20, dzisiaj lotos na prowadzeniu 375, lpp 2,92, czy Santander 231. W korekcie za to najmocniej obrywa Tauron 277, cyfrowy 264, czy CCC 181. Liderem obrotu jest PKBP 147 milionów 121 PKS, czy CD Projekt 102 miliony. Sam wIG 20, jak widzimy, 62 setne na plusie. Popatrzmy sobie na średnie spółki, czyli nvig 40 w szczegółach. Tutaj kruk zyskał. Quick 420, Ciech 356, Playway 348, a w korekcie jak widzimy mamy Datawalk 5,5%, Biomer Rubin 425, czy Livechat 291. Liderem obrotu jest Alior 23 19 krug, Mbank 18. Lecimy z małymi spółkami, czyli Eswick 80, popatrzmy sobie co tutaj się ciekawego dzieje. Widzimy, że Ondez zyskuje 9,2%, Foton 775, Team 663, PCF grupa 520. Lećmy z drugiej strony, co się dzieje na korektach, a starta traci 445, trakcja 429, oponeo. 4%, a obrotu jest BNP 7,5 miliona, Bumech 3,700. Lećmy z New Connectem. Tutaj widzimy, że PF Medica jest zblokowany, to trzeba oczywiście zweryfikować, co tam się dzieje. Kolejna spółka też zblokowana, tak więc popatrzmy, co jest niezblokowane. BioERC 32% do góry, VR Factory 23%, na większym obrocie na pewno 0,1 baton, czyli OZE, 0,5 miliona, 24% do góry. Mamy też tłustych wzrostów, mnóstwo. Columbus 20%, 4 miliony, czy na przykład BioCeltics 18% do góry. Również mamy ładne tutaj widzimy wzrostek, również ciekawszy obrót. Za to zobaczmy, czy coś się dzisiaj przecenia. Bo dzisiaj, skoro cały indeks mam ładnie odbija, to wygląda to naprawdę ciekawie. Jeżeli chodzi o największe spadki, jest to PB Games, który obrywa 22%, potem Standref obrywa 18% na skrajnym obrocie, czy Termo obrywa 14%. I jeżeli chodzi o liderów obrotu, popatrzmy, czy mamy jakieś spółki, które przekroczyły banieczkę. I widzimy, że dzisiaj mamy trzy spółki. Jest to Columbus, który generuje obrót 4 miliony 100, 3300 InfoScan i dzisiaj korekta 3%, Farm51, bańka 100 i 6,5% na plusie. Tak więc wygląda to ciekawie. Popatrzmy sobie na WIG, co tutaj ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o największe wzrosty. No i XTPL jest dzisiaj zdecydowanym liderem. Ja sobie w tle odpalam statystyki sesji, aby zobaczyć, co ciekawego dzieje się na obrotach. Jak widzimy, mamy bardzo ciekawy tydzień, tak więc kolejny dzień z ładnymi odbiciami. Uni ma 23% do góry, lark 18 18 ampli potem Kolejne spółki to jest IMG, 16 1616 Dadelo, Interferi 15, 15 Imperio, MD Energia 10, 10, również Sanex. Jeżeli chodzi o kolejne pozycje, szczególnie te, które się rzucają w oczy pod kątem obrotu, na przykład OnDE 9% 3600 i jeżeli chodzi o liczbę transakcji w dniu dzisiejszym zawartych, to było ich 120 285 sztuk, a obroty wynosiły miliard 157 448 717 zł, tak więc widzimy, że mamy bardzo ładne odbicia również na szerokim rynku. Popatrzmy, co dzisiaj najmocniej traciło i widzimy, że dzisiaj. Najmocniej taci FMG 14%, Cool Energy 13%, YOLO 11%, ZRAMP 10%, to są te największe spadki największe obrocie, co tu się rzuca w oczy. A Starta 4,45%, Biomet Lublin 4%, 2 miliony, czy na przykład BUMECH korekta 3,83 miliony 700. Patrzmy, czy ktoś tutaj pod względem obrotów wysoko wybił się. PKBP, PKUSA to jest ten TRZON. Czy mamy coś jeszcze tutaj ciekawego? Nie mamy żadnych spółek, które by nas tutaj zaskoczyły. to popatrzmy sobie, jak wyglądają indeksy. Jak widzimy, WIG na razie hamuje całe w tym miejscu, tak więc zobaczymy, czy to zapowiedź jakieś odwrotki, czy być może tylko krótki przystanek przed kontynuacją fazy wzrostowej. Jeżeli chodzi o WIG 20, tutaj również mamy bardzo ciekawy poziom, ten bardzo istotny poziom, bo 2300 jest teraz, można powiedzieć, w teście, tak więc zobaczymy, jaka sytuacja będzie jutro. Przypominam, że również w piątek będą najważniejsze dane płynące z amerykańskiego rynku pracy, a to dosyć niekorzystnie może się odbić na całych rynkach, jeżeli chodzi o Świat i przypominam, że u nas nie ma sesji w czwartek, tak więc jutro można powiedzieć ostatnia sesja przed y, krótkim odpoczynkiem. SWIG 80 tutaj widzimy, że wybija ten, to miejsce, tak więc bardzo ciekawa sesja, jak również pokaz siły, jeżeli chodzi o nasze małe spółki. I jeżeli chodzi o MWIG 40, tutaj mamy to zejście delikatne, jak tutaj widzimy na MWIG 40, tak więc sytuacja jest cały czas bardzo ciekawa. Daj znać w komentarzach, jak oceniasz dzisiejszą decyzję RPP odnośnie podwyżek procentowych, jak to może ewentualnie wpływać na sektor bankowy, jak również naszą giełdę. I czego spodziewasz się w tych kolejnych sesjach? Bo jak widzimy rynek zachowuje się naprawdę bardzo ciekawie. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzeba kciuki za wyniki. Trzymaj się na razie. Hej.